Siemano, jestem Lemianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy ponownie na GeForce Kinsie. No i tutaj już sobie odpaliłem skrzyneczkę Bunny Gantom za 20 zł. Mamy 742 do wydania. Wydaje mi się, że pootwieram sobie tak po 4. Zobaczymy sobie, czy zarobimy na tej skrzynce. No chciałbym zarobić. Wiem, że ten Golden Coil dość często leci na tym 1%. No teraz dużo nie brakło, a prawie by wyleciało. Albo przerzucę się na 5 po 100. Szybszy odcinek sobie zrobimy przy sobocie, żeby coś było, żeby ta aktywność nie znikła na kanale. Dobra, 100 wydajemy sobie i zobaczymy sobie, co nam teraz wyleci. I co my tu mamy, proszę państwa, czy to będzie coś dobrego? Zdecydowanie nie i to będzie na minus nawet. Więc generalnie lipa, 47 zł na minus aż, o kurde. No takiego minusu to się nie spodziewałem. Ale dobra, zobaczymy sobie, co nam teraz wyleci. Cyk, kamelony, Dragonfire, nie, same kamelony. No nie najlepiej, nie najgorzej też. No 14 zł straty w sumie tylko. Po tym zrobię sobie ten kontrakt i otworzę sobie jeszcze raz i później znowu pójdziemy na kontrakt, bo te skrzynki droższe, to ich mniej otwieramy. O, mamy Desert Strike'a, Corticary, to może już być na plus, chyba mi się wydaje. Czy to będzie na plus? No nie, 21 zł na minus, no to kurde, nieciekawie nam leci, nieciekawie nam leci. A dobra, może teraz kolejna próba i czy ta próba będzie szczęśliwa? Hyper Bestia, Corticary, Cortex, no teraz Hyper Bestia może nam dać duży profit. I czy ona nam da? No nie no, Hyper Bestia kosztuje 36 zł tylko w Battle Scaredzie, aż tak tanio. No tego to się totalnie nie spodziewałem. No ale dobra, lecimy sobie dalej. Zobaczymy sobie, co tu leci. Będą te dwa kameleony? Są te dwa kameleony. I to będzie plus, czy nie będzie plus? Jest plus 15 zł. No chociaż coś w dzisiejszym odcinku. Dobra, zobaczymy sobie, co nam teraz wyleci. Czy to będzie coś dobrego, czy nie? Kamelon, Corticary, Asimov, Franklin, Asimov. To nie będzie profit chyba, ale dobra, otworzymy sobie jeszcze te trzy skrzyneczki. Nawet nie wiem, ile ma odcinek, około 2 minut, 3 prawie, nie wiem. Ale dobra, lecimy sobie. I co teraz nam wypada? Kamelon, no kurde, ten Golden Coin nie chce jakoś polecieć. Dobra, idziemy sobie na kontrakt. Miałem 740 zł, otworzyłem 38 tych skrzynek i jestem bardzo na minus, mi się wydaje. Na pewno jestem bardzo na minus. Mam nadzieję, że te kontrakty oddadzą nam teraz. 65 na 0 w tym kontrakcie. Jaki jest w ogóle najdroższy skin? Za 30 zł co dropnąłem. O kurde, no to słabo bardzo. A łupa Neonoir za 104. No dobra, to już jest fajny traf bardzo. Tej kontrakcie za prawie 200 zł. Za ponad 200 zł, bo wziąłem Hyper Bestię z prawej strony, a nie z lewej Kamelona. 174, zrobimy sobie tak. No tutaj będzie około 500 zł w tym kontrakcie, więc źle nie będzie chyba. No będzie 500 chyba. Jest 556. Gucik jakiś, okej. Gucik za 345. No nie wierzę. No dobra, otworzymy sobie jeszcze... Ile? 30... Nie. 15, 17 tych skrzynek chciałem. 30, bo myślałem, że one są po 10 zł. No ale one są po 20 i tutaj niestety nie ma profitu, więc... O jednak, jest profit, o kurde, zarobiłem na tym nawet. Desert Strike strata 4 zł. Co teraz nam leci? No prawie Golden Coil, dobra. Otworzymy sobie jeszcze, a nie, nie jesteśmy, to dwie trzeba otworzyć. I zobaczymy sobie, co nam z tych dwóch poleci, czy to będzie coś dobrego, czy nie. Coś dobrego, czy nie. Hyper Beast? Dobra, to jest profit, na pewno bez Hyper Beast i Corticary'a, więc bardzo fajnie teraz na sam koniec tej skrzynce nam poleciało. Idziemy oczywiście na kontrakcik z tymi 7 skinami. Cyk, 84. Dostajemy ile? 60. Ostatni kontrakcik w tym odcinku. Cyk, 334. Jakiś Falcjon, to chyba będzie na plus. No nie, no Falcjon Safari Mesh. No troluje mi się ta strona. Damy sobie na 20%. Może siądzie, może nie, już trudno jak nie siądzie. Tak dużo straciłem w dzisiejszym odcinku. Więc flip knife lore, minimal wear, 20%. Dzisiaj damy sobie, a na dole sobie tak damy. I zobaczymy sobie, czy siedzi. No nie siedzi, ja chciałem dać na lewą stronę, ale nie wiem gdzie dokładnie. Więc spróbujemy sobie jeszcze na 5%, może siądzie. Więc ja wam i sobie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Siemano!